Grzegórzeckiej, bardzo blisko Ronda Grzegórzeckiego. Wjazd na to obiekt jest albo od ulicy Botanicznej, czyli tak jak się wjeżdża na teren Szpitala Uniwersyteckiego, albo od ulicy Żółkiewskiego. Jest to taka ulica, gdy skręcamy w Grzegórzecką z Ronda, to jeszcze zaraz prawie, że na samym Rondzie, na przystanku autobusowym można tamtędy dojechać. Druga lokalizacja, Kraków Nowa Huta, to jest to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. Adres Jana Pawła II, 78. Organizacyjnie powiem, można tu wjechać tak, jak jest wjazd od Alei Jana Pawła II. Można również od ulicy Nowochódzkiej. Dlaczego mówię o ulicy Nowochódzkiej? Bo wiem, że dzięki uprzejmości pana rektora dostałem dzisiaj informację od kanclerza uczelni, że będzie dla państwa możliwość wjazdu takim wjazdem normalnie niedostępnym ogólnie. Będzie trzeba wykupić tylko taki karnet roczny, ale cena tego karnetu w przeliczeniu na miesiąc w sezonie to jest 4 zł, więc osobiście bardzo dziękuję panu rektorowi. Nie znam, chyba parkingi w Krakowie za godzinę kosztują więcej niż tutaj będzie państwo musieli zapłacić za miesiąc. Więc będzie można wjechać również bezpośrednio już tam pod halę i w jednej i drugiej lokalizacji będziemy mieli do dyspozycji halę w zimie, w lecie boisko naturalne i tutaj i na Rondzie Grzegórzeckim, a docelowo pewnie będziemy chcieli wspólnie z Akademią pomyśleć o rozwoju tej bazy i unowocześnieniu. Harmonogram zajęć. Państwo ten harmonogram macie w materiałach, które są do dyspozycji tutaj w teczkach. Tutaj, nie wiem teraz, może później jak będziemy odpowiadać na pytania, to odpowiem, on nie jest może skomplikowany, ale generalnie jest tak, na ulicy Śniadeckiej te godziny, jak państwo zauważyli, są zawsze takie same, czyli od 17 do 18.30. Troszkę bardziej skomplikowane jest to w przypadku hali na Jana Pawła II, gdyż ona tutaj ma olbrzymie obłożenie z racji zajęć, ale godziny, które tam są podane, to są i w jednym i w drugim przypadku godziny do końca sezonu zimowego, czyli do końca lutego przyszłego roku. W przypadku lokalizacji na Jana Pawła II, czyli na hali tutaj obok, w kilku dniach będą wyjątki, ale to już trenerzy będą informować rodziców z grupy, której ten wyjątek będzie dotyczył. Te wyjątki będą dotyczyły konkretnego dnia i zmiany godzinowej. Zajęcia sportowe. Pierwsza informacja. W tym projekcie jest wymóg, żeby grupy były bardzo małe. My będziemy dążyli do tego, żeby grupy wiekowe były nie większe jak 10-16 chłopców. Ta dolna granica dotyczy młodszych roczników, 16 dotyczy roczników 10, 11, 12 lat. Wszystko po to, żeby trenerzy mieli szansę jak najwięcej indywidualnie z dziećmi pracować. Ilość treningów w poszczególnych grupach jest 2-3 tygodniowo. 3 dotyczy najstarszych chłopców, czyli 12-letnich. Obowiązkowe są badania lekarskie lekarza sportowego, ponieważ na takie badania, jeżeli chłopcy w tej chwili na przykład nie grają, więc pewnie nie mają takich badań, trzeba chwileczkę poczekać, więc będą mogli rozpocząć zajęcia. Będą państwo, rodzice tych dzieci, musieli wypełnić tylko taki formularz odpowiedzialności za zdrowie tych dzieci, ale generalnie będziemy wymagali, żeby każdy chłopiec miał kartę zdrowia, którą my państwu przygotujemy, podbitą przez lekarza sportowego i aktualną. Bardzo będziemy prosili o zapoznanie się z regulaminem Akademii i przestrzeganie przede wszystkim punktualności i terminowości, jeżeli chodzi o zajęcia. Bardzo również prosimy o zdyscyplinowanie chłopców, żeby na te zajęcia uczęszczali. Program jest rozpisany dla roczników, my go dostajemy z Turynu. Jest przygotowany na cały sezon. Jest to tak jak z lekcjami dokładnie, czyli jeżeli opuści się jakieś zajęcia, no lekcje trzeba odrabiać potem i nadganiać w domu. Tutaj raczej takiej możliwości nie będzie, więc jeżeli nie będzie tylko faktycznych przeszkód typu choroba, to bardzo proszę o to, żeby chłopcy regularnie na zajęcia chodzili. Przepraszam, bo jeszcze była ważna tabela.
Wszyscy chłopcy trenujący biodę ze Skraków są objęci ubezpieczeniem Generali. Jest to ubezpieczenie jak na polskie warunki, standardy sportowe bardzo wysokie, bo kwota tego ubezpieczenia to jest 20 tysięcy złotych. Od momentu, jak staną się zawodnikami klubu, to ubezpieczenie działa automatycznie. Pełna polisa i pełne warunki tego ubezpieczenia będą do Państwa wglądu. Jeżeli ktoś będzie się chciał z tym zapoznać, to prosimy o informację do trenerów i będziemy ten dokument udostępniać. No jest on za obszerny, żeby tutaj go prezentować. Opłaty. Czesne biodę ze Skraków będzie wynosiło 145 zł miesięcznie. Jest to kwota brutto. W tym czesnym jest opłata za zajęcia sportowe, opłata NNW dla zawodników, opłata członkowska klubu AZS AWF oraz zgłoszenie do rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Do tego dochodzi jednorazowa opłata sprzętu sportowego zestawu Juventus Soccer School firmy Nike 357 zł i 73 grosze. W skład tego zestawu wchodzą dwie koszulki, dwa razy spodenki, dwa razy getry, bluza sportowa, spodnie i plecak. Tu informacja, bo wiem, że na sali są Państwo i chłopcy, bo nawet dwóch widziałem, którzy byli na obozie w Myślenicach. Państwo już nie będą musieli zakupywać drugi raz całego kompletu. Trzeba tylko dokupić to, czego w zestawie obozowym nie było, a nie było tylko dresu. Wszystkie pozostałe elementy się znalazły. W przyszłym roku ci z chłopców, którzy będą chcieli pojechać na obozy letnie, będą w podobnej sytuacji, to znaczy nie będą musieli już wtedy kupować zestawu obozowego, bo w zasadzie wszystko, co jest w zestawie Akademii Stacjonarnej, znajduje się potem w zestawie obozowym. To w skrócie informacje organizacyjne. Teraz jesteśmy do Państwa dyspozycji, a może jeszcze przedstawię tutaj panowie, którzy po mojej prawej, a Państwa lewej stronie, pan Marcin Chociaj, który będzie głównym trenerem Akademii OTSS Kraków, pan Gerard Imiołek, najwyższy pan Artur Madej i pan Robert Halastra, który mnie się schował, ale Państwu jest chyba widoczny, a wielu z Państwa znanych. Tych czterech panów rozpocznie pracę z dziećmi od 5 i 6 listopada. 5 listopada pierwsze zajęcia będą na ulicy Śniadeckich, 6 listopada będzie premiera tutaj na obiektach na Jana Pawła II. Ja jestem do Państwa dyspozycji. Pan Marcin Chociaj, jeżeli Państwo mieli pytania do trenera również. Dokumenty, które Państwo otrzymali, informacje można albo wypełnić, zostawić nam dzisiaj z Państwa, którzy są zdecydowani. Można je przesłać do nas mailem, można przesłać faksem. Telefony kontaktowe są na stronie www.jdzspolska.pl. To tyle. A do kiedy przesłać? Jeśli przesłać, to do kiedy najpóźniej? Proszę Panią, nie ma najpóźniejszego terminu, bo to Pani decyduje i pociecha czy pociechy. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w przyszły poniedziałek, 5 listopada na ulicy Śniadeckich. 6 listopada to zależy od grup wiekowych tutaj. Mam jeszcze pytanie. Ci, którzy się już zdecydowali, zostawili dokumenty, dostaną powiadomienie mailowe, że mają przyjść, czy po prostu już przychodzimy na trening? Proszę Państwa, te osoby, które albo już wypełniły formularz na stronie, albo zostawią nam dzisiaj, my po to prosimy o podanie adresu mailowego, że będziemy wysyłali wszystkie informacje mailem. Wiemy już, bo ilość miejsc nie będę ukrywał, ilość miejsc jest ograniczona. Dzięki uprzejmości pana rektora dysponujemy tymi dwoma lokalizacjami. No, dysponujemy w takich godzinach, które pozwoliły na normalne funkcjonowanie uczelni, a nam na prowadzenie zajęć w czasie, który wymaga Juventus. No niemniej te obiekty i ten czas nie jest z gumy. W związku z powyższym przykro mi to na razie powiedzieć, ale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Jeżeli się okaże, że tych zgłoszeń jest o wiele więcej niż my dysponujemy czasem i miejscem, no to będę prosił pana rektora o jakieś negocjacje.
Na pewno nie będzie to kątem zwiększenia ilościowego chłopców w grupach. Może, gdyby się okazało, że to jakoś uratuje sprawę, że nie wiem, w grupie najmłodszych chłopców zamiast 10 będzie 12, to tak, ale więcej nie. Więc ci z Państwa, którzy już mają to wypełnione, mogą spokojnie czekać. My teraz, wiedząc, ile mamy chłopców w rocznikach, pan trener Chociaj zrobi taki grafik i błyskawicznie będziemy takie informacje wysyłać, kiedy, o której godzinie i gdzie jest trening. Bardzo dziękuję. Proszę Panią, tak wstępnie przyjęliśmy, no ale ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dostępność komunikacyjna tych miejsc jest różna, aczkolwiek tak naprawdę nie dzieli je duża odległość, no ale jak dzień dzisiejszy pokazał, to czasem ta odległość jest sporym utrudnieniem. Dlatego bardzo proszę o zaznaczanie tam Państwa typu, jaka lokalizacja jest dla Państwa najlepsza. Jak się okaże, że z tych młodszych roczników tych zgłoszeń dotyczących Śniadeckich jest więcej, spróbujemy tak to zrobić, żeby było dobrze. A takie mam pytanie, a buty jakie? Buty, w jakich butach mają ćwiczyć? Proszę Panią, buty są dowolne, jeżeli Pani pyta o markę. Nie. Co, jakie? Bo na przykład... No, buty muszą być dopasowane do hali, ponieważ teraz zajęcia będą w halach, no to muszą być buty halówki. Nawierzchnia i w jednej, i w drugiej hali to jest parkiet, więc to są typowe halówki. W lecie na pewno to są boiska, te, które w tej chwili tutaj są i na ulicy Śniadeckiej, to są boiska o nawierzchni naturalnej. Ale na pewno nie wyjdziemy z dziećmi na te boiska wcześniej, niż pozwoli na to pogoda. No, w przypadku naszych warunków atmosferycznych na tą chwilę trudno przewidzieć, bo to może być koniec marca, a może się okazać, że i w kwietniu jest problem, prawda? Docelowo jest taka wola współpracy ze strony AWF-u i ODSS Polska. Chcemy, żeby w którejś z tych lokalizacji bardzo szybko powstało boisko o sztucznej nawierzchni. Przepraszam, a jak te opłaty uiszczać? Jakieś numer konta? Jak uiszczać opłaty? Proszę Panią, jak Pani wypełni formularz zgłoszeniowy, to informacja pójdzie. Ja osobiście bardzo bym zachęcał do płatności przelewem na numer konta. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał to zrobić w formie gotówkowej, to tak, ale przede wszystkim będziemy prosili o przelew na konto. A numer konta dostaniemy? Numer konta Państwo otrzymają, tak, oczywiście. Proszę Panią, kosz obozu był 1310 zł. To był kosz obejmujący naszych partnerów i takie grupowe zgłoszenia powyżej 3 chłopców. I do tego dochodził kosz zestawu sprzętu, który był troszkę niższy jak tu, bo ten zestaw nie zawierał dresu. Tydzień.